wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W dzisiejszej Ewangelii widzimy postać Jezusa, który swoim uczniom zapowiada trudne dni. Dni, które będą odpowiedzialne za nasze zbawienie, przepełnione cierpieniem, przepełnione ogromnym wyrzeczeniem. Dni, w których Chrystus będzie na ich oczach oddawał swoje życie za zbawienie całego świata. To wzięcie krzyża. Myślę, że każdy z nas w życiu swoim zetknął się z tym tematem. W obliczu chorób, cierpienia, czy różnego rodzaju kryzysowych, trudnych sytuacji życiowych. Jezus mówi, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Myślę, że wszyscy wiemy, jak bardzo trudna to decyzja, by ten krzyż faktycznie przyjąć. Jest taki piękny obraz z filmu Pasja, kiedy aktor grający Chrystusa podchodzi do krzyża, który za chwilę będzie niesiony na Golgotę, klęka, całuje i z miłością obejmuje. Czy jesteś gotowy, by wziąć swój krzyż? Czy jesteś gotów go przytulić, pocałować i nieść? Zapraszam cię do tej drogi. Teraz, kiedy wzięliśmy swój krzyż, kiedy postanowiliśmy go nieść, przychodzi moment, który na drodze krzyżowej nazywa się upadkiem. Moment kryzysu, zwątpienia. Moment, w którym pojawiają się wokół nas ludzie, mądrzy, którym wydaje się, że mają odpowiedzi idealne na wszystkie pytania i na wszystkie kwestie. Przychodzą, aby zaproponować nam porzucenie krzyża, żeby pozbyć się problemów, jak to dziś bardzo często nazywane jest chore dziecko, żeby pozbyć się problemów, jak to dzisiaj mówią ludzie, którzy nie chcą dźwigać swojego krzyża w małżeństwie. Bardzo wielu doradców, mądrych, znajdzie się, żeby zachęcić do porzucenia krzyża. Zobaczmy, jak to w dzisiejszej Ewangelii Jezus gani swojego ucznia, mówiąc: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Myślę, że my też wielokrotnie powinniśmy w naszych sercach podejmować ten temat. Kiedy widzimy, że obok nas są ludzie, którzy zachęcają nas do porzucenia krzyża, powinniśmy cytować słowa Jezusa. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Kiedy odrzucimy tę pokusę, będziemy w stanie podnieść się z naszych życiowych upadków i tak, naśladując Jezusa, wyruszyć dalej w drogę ku Golgocie, tam, gdzie czeka nas zbawienie. Dotarliśmy do końca drogi krzyżowej. Do miejsca, gdzie dokonuje się nasze zbawienie. W tym miejscu, w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, Jezus pragnie zapytać każdego z nas: czy ty kochasz swoje życie? Po uzyskanej odpowiedzi Jezus dopowie: ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia, zachowa je na życie wieczne. Ci, którzy kochają to życie ponad wszystko, dla których to życie stało się jedynym, które mają do przeżycia, bardzo często uśmiercają swoją duszę. Czy kochamy ponad wszystko to życie, czy raczej ponad wszystko kochamy Jezusa i życie wieczne, i naszym największym pragnieniem jest dążenie do świętości i spotkanie się wszyscy razem kiedyś w niebie. A zatem do zobaczenia w niebie. Abyśmy umieli przyjmować krzyż każdego dnia i w ten sposób podążać za Chrystusem, naśladując Go w naszym życiu,
Niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.